Jezus z martwych wstał, zniknął, ale nie zostawił nas samych. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowa daje dziś wersję espresso, jednowątkowo krótko i na temat. W okresie wielkanocnym jest taki piękny fragment, który czytamy z Ewangelii Łukasza z rozdziału 24. Historia uczniów, którzy idą do miejscowości Emaus i po drodze dołącza do nich Jezus, Tłumaczy im słowo, oni są rozczarowani, więc on karmi ich słowem. I na końcu, dzisiaj chcę się zająć tym, tym wersetem. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, to jest Łukasza 24, werset 30. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Dlaczego zniknął im z oczu? Dlaczego stały? W tym momencie nie został z nimi, nie rozmawiał z nimi dalej. No, pewnie różne mogą być wytłumaczenia teologiczne, ale wiecie, kojarzy mi się w tym momencie ta rozmowa, którą Jezus miał wcześniej z samarytanką w Ewangelii w rozdziale czwartym czytamy, gdy Jezus powiedział, że nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć ojcu w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie. I zobaczcie, to jest ciekawe, że Jezus. Towarzyszył uczniom w drodze do Emaus w sposób taki fizyczny, ale kiedy zorientowali się, że to jest On, znika, w czasie łamania chleba, znika. I właśnie teraz żyjemy w tym czasie, kiedy prawdziwi czciciele oddają część Ojców w duchu i prawdzie. W duchu, to znaczy w tej sferze niewidocznej, ale realnej, głębokiej, prawdziwej, w duchu, który rodzi się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w duchu, który. Wypełniony jest Duchem Świętym, w Duchu Świętym, który pomaga nam żyć prawdą, czyli Słowem Jezusa. I dlatego potem w liście do Galatów 2,20 przeczytamy o tym, że życie, które prowadzi, jest życiem wiary w Syna Bożego. Jezusa nie ma teraz między nami fizycznie, tak jak był wtedy z apostołami, tak? w postaci ludzkiej. Oczywiście jest w swoim ciele, w swojej krwi, wspominamy to, przeżywamy w trakcie Eucharystii. Jest w swoim Słowie, jest w stworzeniu, jest w Ludzie Bożym, jest w Kościele na wiele sposobów. Ale jest to czas przeżywania wiary w Duchu i prawdzie. Dlatego takie ważne jest, żeby poznawać prawdę Bożego słowa, żeby przeżywać ją z Duchem Świętym, który nam to słowo tłumaczy. I dzięki temu Chrystus jest i staje się dla nas coraz bardziej realny, tak jak może nasze zmysły by tego oczekiwały, gdyby był obok fizycznie. Ale teraz jest czas życia wiary, życia poznawania Boga w Duchu i prawdzie. Przemyślmy to dzisiaj z Duchem Świętym, dziękując mu za prawdę Jego słowa, za prawdę, której uczy nas Kościół i za dar Ducha Świętego, który w naszym duchu, w naszych sercach objawia nam i pokazuje żywego Chrystusa. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało, żebyśmy byli tymi, którzy oddają Ojcu cześć w duchu i prawdzie, wielbiąc i wierząc Bogu, którego nie widzą, ale wierzymy, że Chrystus umarł, Chrystus martwych stał, Chrystus powróci. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie. Wyraź aprobatę, zostaw komentarz polubienie lub udostępnij je. Niech się nie się dobra o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.